Dokładnie. 19 na 20, 18 na 20. Przynajmniej tutaj nie musimy zbierać dukatów. Bo tu już mamy ogarnięty temat. Dobra. Jeszcze raz zobaczmy, ile mam procent. Musiałem podwójnie zapisać. 69, o kurde. Fajna liczba. Pościg. Za kim to będzie pościg? Aha, to będzie chyba krótki poziom. Dobra. Nic się nie skraszowało, całe szczęście, więc zobaczmy, o co chodzi z tym pościgiem. What? Co to jest? O... O kurde! Ej, fajne! Ej, co to jest za stworzenie? Naprawdę, ej, fajny pomysł na poziom. To jest jakiś konik? Dobra, bo ja nie ogarniam za bardzo tej kontrolek, o co chodzi. Aha, dobra, kumam. Okej, okay. Czyli my będziemy musieli zrobić coś takiego, że będziemy musieli uderzyć w te okręgi i przez co my będziemy mogli trochę szybciej biegać. I przy okazji ten konik, czy to coś, na czym my teraz jesteśmy, nie będzie się aż tak szybko męczyło. No jedyną przeszkodą tutaj to będą oczywiście nasze bramy spowalniające nas. W sumie to mogę chyba tak nazwać, że to są bramy spowalniające. Ale kurczę, pieczone twórcy mnie zaskakują. Jestem zadowolony z tego, powiem szczerze. Ło, co to? Ej, co to było? Co to było, kurczę, pieczone? Ej, bo ja się naprawdę tutaj wystraszyłem. Kurde, ta gierka zaskakuje mnie z tym kontentem, powiem wam szczerze. Niby, kurde, to jest ten sam kangurek KO2, ale jednak z takimi nowościami, że to naprawdę przebija nawet oryginalną część. Oryginalną dwójkę w sensie. Masakra, kurczę, pieczone. Jestem naprawdę zaskoczony. Nie ma już? A, no dobra, no to sobie potem... w poniedziałek zrobię, bo muszę mielone kupić, to zrobię w poniedziałek, wiesz? No dobra, okej. Dobra, tutaj widzę, że... Co teraz będzie? Kurczę, ty, ja nie ogarniam, co tutaj się kompletnie dzieje. Co to w ogóle są za nowości jakieś? Uhuhu, proszę, proszę. Ale kurde tutaj... Ale tutaj content jest dodatkowym. O, teraz mamy na miejsce gotowi starta, tam nie mieliśmy czegoś takiego. Jeszcze się tutaj, kurde, wsłuchuję w soundtrack z Wielkich Drzew. Tak więc, no jestem ciekaw, ile mi tam oficjalnie poziomów już zostanie po przejściu tego poziomu, bo myślę, że po przejściu tego poziomu sobie zakończymy sesyjkę. Pod warunkiem, że przejdę kiedykolwiek ten poziom, to trzeba też podkreślić oczywiście. Mamy bossa w trakcie, kurde, poziomu normalnie? Co ona powiedziała, moja myszka?
Abyś lubił grzybki. Moja łyżka jest szybsza niż twoja lotka. Dobra, coś tam oberwała, widzę. Uwaga na te grzyby w ogóle, bo one mocno spowalniają. Dobra, oberwała. Łyżka, okej, nie myszka, tylko łyżka. Okej, okay. To jest poziom, który udało nam się zrobić na 100%. Jestem dumny z tego powodu. Nie żeby coś. Moja łyżka, to niezła łyżka. 71% gry mamy. Bagna. Czy to będzie walka z bossem? Czy mi się wydaje? Wiecie co? Zobaczmy w ogóle, ile nam poziomów zostanie, dobra? Tu są bagna, więc zróbmy powrót do portu. Bo jestem po prostu tego ciekaw. Tylko mam nadzieję, że znowu mi emulator nie sypnie. Błagam, proszę. No, wiedziałem. Ale spokojnie, mam do tego alternatywę. Okej, okay, czyli wygląda na to, że nie możemy wrócić normalnie do portu, szkoda. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak tutaj się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że wam się ta sesja podobała w jakiś sposób, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. I zobaczymy, co przyniesie nam następny dzionek, następne dni. Chciałbym jeszcze w tym miesiącu skończyć tego KO, więc to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Jeżeli spodobał ci się materiał, to zostaw subskrypcję, kliknij w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia. Zapraszam również na moje socjalne, linki pozostawiam w opisie. No i mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę let's play. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu.